Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku zaczniemy od 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej, ale nie będzie tutaj mowa o II wojnie światowej, ale o tym, jak dzisiaj Niemcy postrzegają swój udział w II wojnie światowej, co w ogóle wiedzą o tym konflikcie zbrojnym, kto ich zdaniem na przykład odpowiada za Holokaust. Widzimy tutaj bardzo istotne zmiany, jeśli chodzi o świadomość niemiecką, bardzo istotne zmiany, które rzutują także na bezpieczeństwo naszego regionu, w mojej ocenie. Kolejny temat to jest temat broni, która miała trafić na Ukrainę, a trafia zupełnie gdzieś indziej. Jedno, jedno z państw afrykańskich twierdzi, że zachodnia broń przeznaczona dla Ukrainy pojawia się właśnie. W Afryce, konkretnie w regionie Sahelu. Przyjrzymy się temu, temu, gdzie tak naprawdę ta broń trafia i co to może oznaczać także dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. No i wreszcie temat ostatni, ale nie najmniej istotny, to jest temat komunikatu Ministerstwa Obrony Narodowej, który odwołuje się do umowy. Między Polską a Ukrainą, którą podpisał rząd Donalda Tuska 8 lipca bieżącego roku, a konkretnie chodzi o szkolenie ochotników, którzy mają walczyć na Ukrainie, szkolenie ukraińskich ochotników w Polsce. Pojawia się po raz kolejny pytanie, czy ta umowa z 8 lipca w ogóle była legalna i czy sytuacja, kiedy Ministerstwo Obrony Narodowej wydaje taki komunikat, już po słowach Szefa ukraińskiej dyplomacji, który tak mocno obraził Polaków, czy to w ogóle ma sens i czy to nie podważa polskiej racji stanu? Tymczasem zachęcam Państwa do subskrybowania kanału, do lajkowania, komentowania, udostępniania tego filmu w mediach społecznościowych i przechodzimy do pierwszego tematu. Zaczynamy od 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Za chwilę przedstawię Państwu wyniki badań przeprowadzonych przez berliński oddział Instytutu Pileckiego. Natomiast no, nie sposób nie skomentować wpisu w mediach społecznościowych marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Dziś, 1 września 2024 roku, pojawił się taki wpis w serwisie X na dawnym Twitterze, w którym marszałek Sejmu odnosi się do dzisiejszej rocznicy. Pisze, że oddał cześć tym wszystkim, którzy polegli na Westerplatte, wszystkim, którzy byli więzieni w obozach jenieckich, obozach zagłady, i tak dalej, i tak dalej. Odnosi się. Cały obszerny wpis widzicie Państwo na ekranie, natomiast w tym wpisie zabrakło jednej fundamentalnej kwestii tego, kto był odpowiedzialny za wybuch II wojny światowej, kto był odpowiedzialny za śmierć żołnierzy polskich na Westerplatte, za śmierć milionów Polaków. Mordowane brutalnie kobiety, dzieci, starcy, obozy śmierci na, na terenach okupowanych przez Niemców, niemieckie obozy śmierci ofiary niemieckiego ludobójstwa na narodzie polskim i innych narodach zabrakło tej prostej fundamentalnej kwestii nazwania katakatem a ofiary ofiarą dziś mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym trendem fałszowania manipulowania historią tak aby właśnie zmienić odpowiedzialność, aby przesunąć tę odpowiedzialność z katów na ofiary. I niestety, moim zdaniem, tego typu nieodpowiedzialne wpisy, jak marszałka Sejmu Szymona Hołowni, wpisują się doskonale w propagandę czy niemiecką, czy innych państw, które dokonują rewizji historii. Dokonują rewizji historii. Kilka dni temu, nie tak dawno, przecież kilka dni temu w Olsztynie na jednej. Na, na, na wydarzeniu zorganizowanym przez Platformę Obywatelską, minister spraw zagranicznych Ukrainy fałszował historię, manipulował historią. Y Dokonywał jawnej dezinformacji w obecności szefa polskiego MSZ-u przy absolutnej uległości, przy absolutnym braku reakcji jakiejkolwiek ze strony Radosława Sikorskiego. I widać, że jeżeli można sobie pozwalać na tego typu zachowania, następuje eskalowanie. Niestety Niemcy od wielu, wielu lat od dekad próbują zrzucić z siebie przynajmniej część odpowiedzialności za wybuch II wojny światowej i obarczyć tą odpowiedzialnością inne narody. To jest niestety nie bardzo niebezpieczny trend. Niemcy wydają miliardy euro. Przez ostatnie dekady zostały wydane miliardy euro na tego typu działania propagandowe, różnego rodzaju fundacje historyczne, fundacje polityczne, cały aparat państwowy Niemiec związany z szeroko pojętą edukacją bardzo mocno pracuje na to, aby w krajach takich jak Polska dokonywać rewizji historii. I niestety działania takich urzędników państwowych jak marszałka Sejmu. No, Wedle Konstytucji, drugiej osoby w państwie niestety bardzo źle się wpisują w system bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, w mojej opinii. Natomiast przejdźmy do badania przeprowadzonego przez Berliński Ośrodek Instytutu Pileckiego. To bardzo, bardzo ważne badania, i z nich wynika, że ponad połowa Niemców, a dokładnie 57% uważa, że za Holokaust w równym stopniu odpowiadają Niemcy, jak i ich kolaboranci w krajach okupowanych. Proszę zobaczyć, jak zmienia się świadomość Niemców. Niemcy wypierają z siebie winę za wybuch II wojny światowej. To jest niezwykle niebezpieczne. To jest próba obarczenia odpowiedzialnością inne narody. Proszę sobie wyobrazić, że z tych badań Instytutu Pileckiego wynika, że Yy, za tą wersją, yy, że za Holokaust na pytanie, czy za Holokaust odpowiedzialni są tylko Niemcy, odpowiedziało zaledwie 9% ankietowanych. Yy. Że głównie Niemcy 34%. To wszystko pokazuje, jak bardzo zmieniają się akcenty. Aż 57% badanych Niemców uważa, że za Holokaust są odpowiedzialni nie tylko Niemcy. Nie tylko Niemcy, to jest próba przerzucenia tej odpowiedzialności. To, jest, to było badanie internetowe przeprowadzone przez Instytut, czy na zlecenie Instytutu Pileckiego dokładnie przeprowadził to ośrodek INSA na próbie dwóch Niemców w wieku od 16 do 75 lat. To niezwykle istotne. Także bardzo ważne pytanie, jakie zadano to o pamięć historyczną. Chodzi o grupy ofiar trzeciej Rzeszy. Grupy ofiar. Żydów, Polaków, prawda, innych, inne, inne grupy społeczne, inne grupy narodowościowe. I to było pytanie otwarte. Niemcy mieli po prostu wpisać, kto, która grupa ofiar była właśnie największa, czy po prostu jaką mogliby wypisać takie, taką grupę, grupę ofiar. I proszę sobie wyobrazić, że o Polakach nikt nie wspomniał. O Polakach nikt nie wspomniał. Wspomnieni byli homoseksualiści, wspomnieni by, wspomniane były osoby niepełnosprawne, wspomniani byli Cyganie, Romowie, ofiary eutanazji, byli wspomnieni Żydzi, ale nikt nie wspomniał w tym badaniu o Polakach. No cóż się dziwić, skoro te grupy ofiar, mają, bardzo wiele tych grup ofiar, mają swoje pomniki w Berlinie, w stolicy przecież Niemiec, a nie ma tam żadnego pomnika poświęconego. Polakom, polskim ofiarom niemieckiego ludobójstwa. Przez tyle lat, przez tyle dekad, nikt w Warszawie nie zabiegał, nawet o to mówię realnie, wśród osób mających realne przełożenie na politykę, nikt nie zabiegał, aby taki pomnik w ogóle w Berlinie powstał. No to jest coś niewyobrażalnego. To jest coś niewyobrażalnego i musimy sobie zdawać sprawę, że taka sytuacja zmieniającej się świadomości Niemców w sytuacji, Takiej dużej przewagi w mediach, kapitału niemieckiego, obecności Niemców w mediach europejskich, wpływu Niemiec na całą Unię Europejską, to bardzo źle wróży dla Polski, dla państwa polskiego. Spójrzmy na ostatnie wybory, właśnie do landów na wschodzie Niemiec. W dzisiejszych wyborach, 1 września 2024 roku wybory w landach na Wschodzie Niemiec AFD wygrywa w Turyni. AFD AFD wygrywa w Turingi. Wiemy doskonale, jakie poglądy mają politycy alternatywy dla Niemiec. I zbliża się wielki rewizjonizm niemiecki, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. AfD będzie rosła w siłę, będą rosły w siłę wszystkie te siły, które dzisiaj są nazywane bardzo niesłusznie antysystemowymi w Niemczech, a są to siły rewizjonistyczne, które chcą rewizji historii, a od rewizji historii do rewizji granic. To jest naprawdę już bardzo, bardzo niewiele. Przestrzegałbym tutaj bardzo mocno polskich polityków przed blatowaniem się z takimi właśnie siłami rewizjonistycznymi właśnie, właśnie w Niemczech. To jest bardzo niebezpieczny trend. Niestety no, temu trendowi sprzyja, sprzyjają władze polskie. Tutaj oczywiście wiemy doskonale, jakie jest podejście Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej, Chołowni i wielu, wielu innych polityków obecnej koalicji do, do Niemiec, do Unii Europejskiej, do procesu federalizacji. Natomiast też pamiętajmy o tym, że poprzednia ekipa rządząca Polską przez 8 lat kompletnie nic z tym nie zrobiła. Niemieckie instytucje, fundacje polityczne, niemiecki aparat państwowy, cała machina propagandowa niemiecka działały w najlepsze na terytorium państwa polskiego, no i czas, czas się po prostu obudzić. Władze państwa Mali w Afryce uważają, że spora część zachodniej broni dostarczanej Ukrainie trafia do regionu Sahelu i tam służy terrorystom. Te słowa, te oskarżenia wypowiedział stały przedstawiciel Mali przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Isa Konfuru. Powiedział wprost, że właśnie duża część zachodniej broni, która ma iść na Ukrainę, Trafia do Sahelu, gdzie jest, gdzie tak naprawdę podsyca przestępczość i terroryzm. To jest bardzo, bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Wydawałoby się, że Sahel, że Afryka to jest bardzo daleko i Polski nie dotyczy, nie wpływa w żaden sposób na, na bezpieczeństwo państwa polskiego. No ale wyobraźmy sobie sytuację: jeżeli broń wpada w ręce terrorystów i grup ekstremistycznych działających w Afryce z taką łatwością, to Jaką mamy gwarancję, że ta sama broń nie może trafić do Europy? Dzisiaj szacuje się, są bardzo różne dane, że w rękach Ukraińców broni niezarejestrowanej, czyli nielegalnej, jest od 2 do 5 milionów sztuk na Ukrainie. Jeżeli tak jest, to tak ogromna liczba, a wiemy doskonale, że wojna z historii wiemy, doświadczeniem historycznym, że wojna jest wylęgarnią różnego rodzaju przestępczości, różnego rodzaju zorganizowanych grup przestępczych, no to trudno sobie jakby nie, za, nie zakładać tych scenariuszy, że ta broń już płynie do Polski, do, na Słowację, do krajów zachodnich. Że nie zasila grup ekstremistycznych, że nie zasila różnego rodzaju formacji o charakterze zbrojnym, organizacji przestępczych o charakterze zbrojnym. No, trzeba tutaj być absolutnie realistami. I co bardzo ciekawe, władze mali wprost zadeklarowały, że kraj ten nie chce być areną. Uwaga, Wojen zastępczych, proxy wars między globalnymi mocarstwami. To jest ewidentna aluzja do tego, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie. Wojna na Ukrainie, zdaniem właśnie władz tego afrykańskiego państwa, stała się, stała się proxy war, stała się wojną zastępczą. Ukraina, zdaniem władz Mali, stała się areną takiej wojny zastępczej. Toczonej między globalnymi mocarstwami. I to jest też bardzo ciekawe, w jaki sposób władze tego państwa afrykańskiego odniosły się do krajów zachodnich dostarczających broń Ukrainie. Wprost wezwały kraje kolektywnego zachodu, dostarczające broń Ukrainie, do zagwarantowania, że ta broń nie wpadnie w ręce terrorystów i grup ekstremistycznych, które działają w Afryce. No, myślę, że dzisiaj. Nie ma takiego państwa w Europie, w Unii Europejskiej, które byłoby w stanie dać gwarancję, że broń przekazywana na Ukrainie nie trafi w ręce grup ekstremistycznych i w ręce terrorystów działających nie tylko w Afryce. To jest potężny problem. Dzisiaj władze państwa ukraińskiego nie kontrolują właśnie rozprzestrzeniania się nielegalnego broni palnej o materiałach wybuchowych o innych prawda o innym sprzęcie wojskowym nawet nie wspomnę jest wiele relacji w mediach społecznościowych na temat nielegalnego handlu środkami z pomocy państw z państw zachodnich dla Ukrainy no to jest potężny potężny problem ja przypomnę tylko że Mali ogłosiło że zrywa relacje dyplomatyczne z Ukrainą wiemy że że, że tutaj no Najemnicy z Ukrainy włączyli się w działania zbrojne w Afryce. No też musimy sobie zdawać sprawę, co będzie, jak ci ludzie, zaprawieni w krwawych walkach w Afryce, powrócą na Ukrainę, powrócą do Europy. Nie wszyscy z nich powrócą na Ukrainę. Zresztą, już tak jak mówiłem w podcaście geopolitycznym, w jednym z poprzednich odcinków, nawet rządowy pism wskazał na takie zagrożenie w przyszłości, że powracający z frontu żołnierze ukraińscy, funkcjonariusze innych służb no będą stanowić potencjalne zagrożenie. Przynajmniej część z nich dotkniętych PTSD, syndromem stresu pourazowego, bojowego stresu pourazowego. To jest potężny problem, który, który, z którym będzie się musiała niestety liczyć. I, 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 no i walczyć z tym problemem także Polska. Pytanie, czy dzisiaj policja, ABW, inne służby państwowe są przygotowane do starcia ze zorganizowaną przestępczością zbrojną, składającą się z byłych żołnierzy i najemników, mających doświadczenie na froncie? No, to jest, myślę, że pytanie, pytanie retoryczne. I dziś musimy sobie zdawać sprawę, że tak ogromny przemyt broni, który idzie do, do Afryki, idzie także do Europy. No nie można zasłaniać tutaj się niewiedzą, czy, czy, czy uważać, że w ogóle tego problemu nie ma. No ten problem niestety jest i ten problem będzie narastać. 31 sierpnia 2024 roku Ministerstwo Obrony Narodowej wydało komunikat informujący, że zostały podjęte konkretne działania mające na celu przygotowanie procesu szkolenia na terytorium naszego kraju ukraińskich ochotników. I tutaj w tym komunikacie możemy przeczytać, że jest to wynik polsko-ukraińskiej umowy o bezpieczeństwie podpisanej w dniu 8 lipca 2024 roku przez premiera Donalda Tuska i Wołodymyra Zełęskiego. No, szanowni państwo, to jest bardzo poważne stwierdzenie. Na terytorium państwa polskiego, na terytorium naszego kraju, mają być szkoleni ukraińscy ochotnicy. Znając właśnie treść tej niby umowy o bezpieczeństwie, zaraz powiem dlaczego niby umowy. I patrząc na ten komunikat, rozumiem, że to strona polska ma prowadzić to szkolenie i je finansować. Czyli krótko mówiąc, ma finansować zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, uzbrojenie, szkolenie właśnie ukraińskich ochotników. Na podstawie niby umowy. Dlaczego niby umowy? No po pierwsze, dlatego, że umowa została podpisana w dniu 8 lipca, natomiast kadencja prezydencka Włodymira Załęckiego wygasła w dniu, uwaga, 20 maja 2024 roku. Zgodnie z konstytucją Ukrainy, jeżeli. No, Kadencja ta się po prostu skończyła. Wielu prawników, wielu konstytucjonalistów powołuje się na ustawę o stanie wojennym, która obowiązuje, obowiązuje na Ukrainie, no ale wiemy doskonale, że ustawa nie jest aktem prawnym, który wyżej jest traktowany, czy jest wyżej w hierarchii prawa niż konstytucja. To jest bardzo poważny problem dzisiaj funkcjonowania państwa ukraińskiego. Druga sprawa, wiemy doskonale, że na mocy konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie umowy międzynarodowe, które dotyczą między innymi kwestii bezpieczeństwa i obronności, muszą być ratyfikowane przez polski parlament, przez Sejm i Senat. Wiemy doskonale, że nic takiego nie miało miejsca. Z punktu widzenia prawa. Obowiązującego w Polsce, ta umowa z 8 lipca 2024 roku jest po prostu w moim głębokim przekonaniu nielegalna. I sytuacja, w której Polska ma Rozpocząć szkolenie, ma rozpocząć szkolenie ukraińskich ochotników jest takim niebezpiecznym sytuacją nie tylko z uwagi na łamanie prawa, ale także na kolejny krok przybliżający do, Polskę do włączenia się w konflikt na Ukrainie. Polska i tak już jest ponad miarę. Zaangażowana. Tutaj ja uważam od samego początku, zresztą wszyscy stali widzowie, słuchacze podcastu geopolitycznego, wszyscy stali widzowie kanału, właśnie mojego na, na YouTube, doskonale wiedzą, że od samego początku mówiłem, to nie nasza wojna. Nie idźmy na tę wojnę w żaden sposób. Nie finansujmy y, tej wojny. Nie, nie wspierajmy militarnie Ukrainy. Nie wtrącajmy się w te, w te sprawy. Nie włączajmy się w żadną proxy war. Y, żadna wojna ani na Ukrainie, ani w Palestynie po prostu nie jest nasza. To nie jest w naszym interesie. Władze Rzeczypospolitej Polskiej powinny były wyciągnąć wnioski z udziału w amerykańskich interwencjach, w amerykańskich inwazjach w Afganistanie i w Iraku. Przecież te wszystkie. Przyczyny, które podawał Colin Powell na forum ONZ o tym, że Saddam Hussein pracuje nad bronią masowego rażenia i tak dalej, okazały się wierutnymi bzdurami, kłamstwami. Polska kompletnie nic nie wyciągnęła gospodarczo-politycznie z udziału w amerykańskiej inwazji na Irak i tak dalej. Wiemy doskonale, że inwazja na Afganistan po 20 latach zakończyła się klęską Amerykanów i NATO. Tak naprawdę dzisiaj tego typu działania. Które są awizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, wskazują na chęć włączenia się establishmentu politycznego III Rzeczpospolitej, w bardziej, aktyw bardziej aktywnego włączenia się w konflikt na Ukrainie. To jest skrajnie sprzeczne z polską racją stanu i, i po prostu nielegalne. Dziękuję Państwu za uwagę.